Cześć, siemanko i czołem z cyklu garażowych. Będziemy się bawili takim scramblerem. Będzie w nim wymieniany praktycznie cały przód. No niestety miał całkiem nieprzyjemny dzwon z przodu. No i cóż, jest prośba, jest chęć, żeby coś jeszcze z niego było, nie? Także drodzy mili, kochani, motorek jest postawiony. Taki podnośniczek zakupiłem. No, jak widać, działa. Pasy w razie co, żeby się na bok nie gibnął. Co tu się stało? Masakra. Lagi poszły, błotnik poszedł. Jaka tu jest wgniota. Luźne szprychy. Z tej felgi już nic by nie było, nie ma opcji. Tu całe. Oj. No, cóż, co się da odratować, odratujemy. Co się nie da odratować, no niestety. No to niestety. Siemano. Koniec z ukrywaniem rejka. Także, drodzy mili, przystępujemy do demontażu tego, co w ogóle da się zdemontować, nie? A co będzie później? Zobaczymy. Zobaczymy, co się da z tego uratować, naprawić, po prostu zdziałać cokolwiek. Biedny motorek. Ale co zrobimy? No co zrobimy? No co możemy zrobić? Możemy zrobić to, żeby jeszcze mógł jeździć. Nie? No. Oderwali mnie od roboty. Jak to się mówi, jakiś kolega bliżej mi nieznany poprosił o postawienie motocykla na centralnej stópce na platformie ruchomej. Co nie pomożemy, jak pomożemy, nie? Śrubka mi zwiadła. Śrubka mi zwiadła. Ała. Troszkę wygięło. Ale bardziej to ała. No, powiem wam szczerze, dnia wczorajszego byłem tak wkurzony. Łapę se rozwaliłem. Ale w końcu udało mi się zdemontować. Teraz mamy etap, jaki mamy. Tu jest wygięta ośka, no i trzeba jakoś się będzie męczyć, żeby to ściągnąć. Ale to za chwilę. Tu myślę, że zaczniemy montować z powrotem nowe elementy. Jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Oj. Ja się śmiałem, że ośka jest skrzywiona, nie? Jak wygląda nówka? Oj. Nie zwracajcie uwagi na mój głos, bo jestem troszkę wyrąbany, już trzeci dzień pod rząd. Śpię po 3, maksymalnie 4 godziny, ale chcę go już skończyć, mieć go z głowy. Także to by było fajnie. Kółeczko już jest zrobione, odratowane. Także fajnie by było je zamontować. Tak samo wstawiliśmy. Byłem na prasce, łożysko sobie wstawić, bo mniej więcej od tego momentu, a gdzie jest ta kamera, tu jest ta kamera. Łożysko ładnie. Jeszcze je wysmarujemy dobrze do końca, żeby było. I będziemy już powoli dziada montować, nie?
coś z ciebie zrobimy, maleńki. Co ja tu mam w ogóle w tym wszystkim, bo przecież kuźwa, jestem tak za... A, tu są te części, które bym chciał mieć, o. Tego szukałem, tak. Kolejne łożysko, ja sobie postawię gdzieś, a. Kamerkę mam na klacie. Mam nadzieję, że jakoś to nagranie wyjdzie coś z niego. Małego bądź większego. Cokolwiek, coś wesołego. Dobra. No co, smarowidło, nie? Bo to łożysko jeszcze jest smarem. Jest w smarze jakimś tam, ale kurde. To musi być w smarze, nie? Nie ma co gdybać. I się zastanawiać. Niestety. Rękawiczki mam, ale że ja jestem leniwy. Mniej więcej już widziałem, jak się to robi. Pod kątem nakładamy, żeby weszło do środka. O, jak ładnie weszło. Nie wiem, czy widać. Może będzie widać. Jeszcze z drugiej strony. Teraz, żeby mnie to nie wkurzało, powinienem sobie w tym momencie to troszkę gdzieś przesunąć w takie miejsce, gdzie nic nie porysuję. O. I gdzie mnie to tu chwilowo nie będzie przeszkadzało. Tak, to tu. Wszystko ładnie, delikatnie. O, jest. Cacy. Teraz damy... A gdzie jest poprzedni? Zrobimy sobie maluśki... A, nie wyciągnięty. Maluśkie porównanko. No. Troszkę wygło. I to będzie tutaj, na tym. O. Teraz do tego, to już muszę rękawice ściągnąć, bo muszę. Tego służy klucz hakowy. Czy ty w ogóle nagrywasz? Nagrywasz. Do tego służy klucz hakowy. Żadnym innym? Nie dam rady, nie? Teoretycznie można by to... Ja sobie to trochę jeszcze... Delikatnie... O. Żadnym innym... No, teoretycznie można by to młoteczkiem i śrubokrętem, ale... Nie oszukujmy się. Ruszanie powinno lepiej działać. Trochę poluzujemy. O. Trochę za bardzo. Trzeba wyczuć moment, żeby to tak właśnie ładnie szło. Teraz. No. Cacy. O, dokręcone. Zobaczymy, jak to mnie tu wszystko będzie pasowało. Au.
I ja bym pierw ciebie wpiął. Jest pięte. Muszę się zastanowić, czy... Właśnie. Puścić cię górą czy dołem te kable? Chyba dołem. To będzie... ogólnikowo... i docelowo tutaj. Pokażcie, co tu dla mnie macie. Lanca cierpienia. Która to jest? Nie wiem. Pokażcie mi ino drugą. O, to jest lewa. Od klocuszków. Tak myślę. O, jak... No, jak przechwaliłem. Jak to ja. No, to było na froncie. Akurat to kojarzę, że to było na froncie. O, nie uciekaj mi. Cyk. A, nie widzicie. Cyk, pyk, myk. Popukane rączką. Kocham to. No tak, Maciuś jak zwykle, mądry po szkodzie, zapomina o niektórych aspektach. Mówię, kurde, co to za taka dziwna przestrzeń mi tu się robi. Zrób inaczej. Wykręcimy ciebie. O. Wstawimy ciebie, czymkolwiek ty jesteś.
świecie. Jego występy są jednymi z najbardziej pożądanych na światowych festiwalach, a klimat, który o nich panuje, jest nie do opisania. My wybraliśmy do wypowiedź Gravity w remiksie naszej zaprzyjaźnionej pary z DJ Snow i Adrima, których serdecznie pozdrawiamy. Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekając na naszej stronie www. oraz na oficjalnym profilu Facebooka. No to przeszkodza. Ach, to jest... O, ja pierdolę. Serio? No dobrze, teraz już rozumiem. Teraz już rozumiem, z czym się męczę. Tu jest taki... taka dziurka w kierownicy. Gdzie jest ta menda? O, tu jest ta menda. No czujecie? No właśnie, w tą dziurkę. O, wlazł w tą dziurkę. No. Teraz zamknę. Tego się nie spodziewałem, kurde, dziurki w kierownicy. No i co? Podnośnik Fumfelnówka, dziewiczy rejs zaliczył na piątkę z plusem, można powiedzieć. No i ładnie puszcza, schodzi. O, ale ty ciężki dziadu jesteś. Sweet dreams, mental pain. Ale ciężkie. No, zatem drodzy mili, żeby sfinalizować to, o czym myślę, motorek został zrobiony. Mianowicie, przód był dzwon. Poszło po błotniku, poszło po feldze, poszło po ośki, poszło po lagach, poszło po ramię. Lusterka, klamki wszystkie były przerysowane. Aktualnie, jak widać, no kluczyka niestety nie mam, właściciel zabrał. Zadowolony. Motorek odpala, wszystko sprawne. Fajna maszynka. Tylny hamulec żyleta. Teraz tak, jeszcze czekam tylko na... drugi wspornik, wtedy się troszkę błotnik naprostuje i wsio. Tak wyglądają lustereczka po pomalowaniu, klameczki. Co prawda można by jeszcze je wymienić, ale to już tylko jak ktoś by... na typowe indywidualne widzi mi się. Ale tak wygląda, całość była zdemontowana, wszystko było poodciągane, pościągane, jest nasmarowany, wstawiony. Co mogę jeszcze powiedzieć? Krótko się tu nim przejechałem, jak na mnie
troszkę za wysoka maszynka, ale tak poza tym fajna zabaweczka. Także no cóż, no udało się, zrobiony, ożywiony, działa, funkcjonuje. No i co? Kurde, jeździć, nie? Jeździć. No nic, do zobaczenia i do słyszenia później wtedy.